Gość poranka tu. Pierwszym gościem w poranku w październiku jest reżyserka filmowa Olga Hajdas. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Już wkrótce, w najbliższy piątek, wchodzi twój pełnometrażowy debiut Nina, czyli opowieść, która, jak słyszeliśmy przed kilkoma minutami w przeglądzie prasy, zbiera entuzjastyczne recenzje. Opowieść o 30-paroletniej kobiecie, która nie może mieć dziecka, która wraz z partnerem, mężem szuka surogatki i. Te poszukiwania właściwie przekształcają się w taką relację, która zapewne jest bardzo ciekawa do, do opowiedzenia, ale i też do przeanalizowania, czy właśnie ten wątek, to co dzieje się z kobietą, która doświadcza tak skrajnych y, y, uczuć i też y, ról, w których musi się odnaleźć. To był ten powód, że zdecydowałyście się wraz z Martą Konarzewską stworzyć taki scenariusz? Przede wszystkim no, chcieliśmy opowiedzieć jakąś prostą, ale piękną historię o miłości. Natomiast, tak, punktem wyjścia jest kobieta, która w, w jakby próbie zapełnienia pustki, której, której doświadcza. Myśli, że to zapełni tę pustkę dzieckiem. I to jest to trochę tak, że spotykamy ją z, z mężem już na, trochę na końcu drogi. Znaczy, oni już przeszli wszystko, oni już są na etapie, kiedy pewnie i były próby in vitro i nieudane pewnie jakieś, jakieś ciąże. W związku z tym spotykamy ich na końcu jakiejś wojny, którą wspólnie przeżywają, podkreślam, wspólnie, bo nie przeciwko sobie. I, I ta walka przeradza się w coś, co, co ich przerasta. I spotkanie tej trzeciej magdy okazuje się być tym, co, co uruchamia lawinę mówienia sobie po prostu prawdy. A jaka to jest prawda o człowieku, która wynika z takiej opowieści? To jest prawda, że potrzebujemy swojej wewnętrznej wolności. Po prostu, bo tu nie chodzi o, o nazywanie czegokolwiek czy, czy szufladkowanie się wręcz przeciwnie, właśnie chodzi o to, żeby zrzucić jakieś normy społeczne, rodzinne, wymagania, które, które przez lata się budowały. Film miał już entuzjastyczne przyjęcie, między innymi na niedawno zakończonym festiwalu w Gdyni. Posiłkuję się tutaj pomocą, bo rzeczywiście tych, tych nagród jest już kilka. Złoty Pazur, nagroda konkursu, inne spojrzenie za osobisty ton wypowiedzi, eksplorację tematu mało obecnego w polskim kinie oraz znakomitą realizację. Ja przyznam szczerze, filmu jeszcze nie widziałem. Czekam z niecierpliwością Zapraszamy. na piątek. Ale to, co się pojawia chyba w różnych opiniach, to jest właśnie ten szczególny sposób budowania opowieści, taki, taki niespieszny i jak ja to odbieram, y, wchodzący bardzo głęboko w każdą z tych postaci, y, no, głównie w tytułową Ninę, y, którą y, gra Julia Kijowska. No i, I tytułowa Nina, ale też y, myślę o dwa pozostałe ramiona tego trójkąta, bo to jest gdzieś o trójkącie, czyli Andrzej Konopka i Eliza Recembel. Y, y, tak, znaczy bardzo mi zależało na takim subiektywnym, bardzo intymnym opowiadaniu, tutaj wspólnie z Tomkiem naumikiem operatorem, gdzieś tam stworzyliśmy język, który, który będzie będzie potrzebne, żeby tę historię opowiedzieć tak, a nie inaczej. Dużo się inspirowaliśmy fotografią Nan Goldin. Właśnie coś, co jest takie super sensualne, gdzieś tam bardzo bliskie, trochę brudne, ale myślę, że to, to stworzyło jakiś oryginalny język tego filmu, e, z czego się bardzo cieszę. I poza tym, do opowiedzenia takiej historii trzeba było rzeczywiście bardzo głęboko spojrzeć bohaterom w oczy. Bo to, co się dzieje, można bardzo prosto powiedzieć o tej historii, że to jest właśnie o małżeństwie, które stara się o dziecko. Ale to, co jest ważne, to jest wszystko to, co się dzieje gdzieś tam pomiędzy spojrzeniami, jakimiś oddechami. Więc to chcieliśmy uchwycić. No i to jest bardzo trudne do uchwycenia yy, yy, i do wytworzenia yy, nie tylko w takim sensie warsztatu aktorskiego i tego, co składa się na efekt, jakim jest kino, ale tego czegoś czegoś więcej, tej atmosfery, która no nie zawsze jest do wytworzenia w, na planie filmowym. Macie poczucie, że to się udało, tak jak, tak jak to sobie zaplanowaliście, wymarzyliście? Znaczy, zaplanować to nigdy nic nie mhm. można w filmie. Ja myślę, że, że on przerósł moje wszelkie oczekiwania. A wydarzyło się coś absolutnie magicznego, ale to już miało miejsce na planie. Znaczy, to był absolutnie wyjątkowy plan. Na paru już w życiu byłam, oczywiście to był mój pierwszy e, samodzielny, fabularny, ale, ale rzeczywiście gdzieś tam w kosmosie coś się poukładało. Ponieważ od, po, od, od początku atmosfera te, tworzenia tego filmu o miłości była rzeczywiście pełna tej miłości. Znaczy, coś takiego i między ekipą, i między aktorami stworzyło się, że wszyscy graliśmy do tej samej bramki. E, I to widać, myślę, na ekranie, bo później już też i w postprodukcji fantastyczny Andrzej Smolik, który do nas dołączył, e, autor muzyki. E, jakby to wszystko z, z, jakby złożyło się na obraz, który jest, myślę, gdzieś trochę inny, trochę bardziej, e, nie powiem, oryginalny, ale, ale e, taki, który, mam nadzieję, się wyróżni bo na tym nam zależało opowiadasz o tych kulisach pracy, ale zastanawiam się, czy dla, dla was jako twórców, autorek scenariusza na przykład, ważne były takie historie, które pewnie gdzieś się wydarzają w Polsce i są mało, nie chcę powiedzieć wyeksploatowane, czy wyeksplorowane, ale gdzieś słyszymy. Czy, czy to był jakiś ważny punkt odniesienia, jakaś prawdziwa historia, jakoś nawiązująca do tego, o czym chciałyście opowiedzieć? Nie ma jednej historii, która, która jest zalążkiem naszej, naszej, naszego scenariusza. Natomiast rzeczywiście posiłkowałyśmy się różnymi opowieściami. Znaczy tutaj akurat starałyśmy się dość duży research zrobić, zwłaszcza tej, tej sfery starania się o dziecko. Natomiast nie jest to historia ani jednej kobiety, ani jednego małżeństwa, ani jednego związku między kobietami. Jest tam dużo oczywiście prawdziwych elementów. Natomiast prawdą jest, że, że mniejszości różne w Polsce są niedoreprezentowane. I tutaj... Jakby starałyśmy się, żeby właśnie tę, tę niedoreprezentowaną mniejszość pokazać jak najbardziej prawdziwie i wiarygodnie. Ale z tego, co mówisz, można byłoby wnioskować, że jest takie ryzyko, że obraz będzie odbierany. Czy idziemy do kina z takim nastawieniem, że będziemy o to widzieli? Dramat społeczny, który opowiadał o współczesnej w ogóle... Polsce, o tym, że jest problem z in vitro, o tym, że jest problem z, w ogóle z innymi e, wzorami miłości, niż ta powiedzmy, nazwijmy to, tradycyjna, e, heteroseksualna. Ale już no to jest dlatego, tego... dlatego, dlatego to jest właśnie, myślę, ciekawy obraz, ponieważ nie mówimy o problemach z, z zajściem w ciąży, ponieważ ci bohaterowie są po tych próbach. W związku z czym nie będziemy tutaj eksplorować tego tematu. E, nie mówimy też o tym, jak jest ciężko w Polsce mniejszościom seksualnym, ponieważ nasi bohaterowie żyją i to celowy był z naszej strony zabieg w jakiejś bańce. Znaczy my opowiadamy świat, jaki może chcielibyśmy, żeby był, gdzie tematem w rodzinnych rozmowach nie jest, e, nie, nie, znaczy nie, nie ma nietolerancji w, w rozmowach rodzinnych, ponieważ nasi, nasi bohaterowie mogą już jakby iść krok dalej. E, na tym nam bardzo zależało, żeby właśnie troszeczkę wyjść poza m, m, męczeń męczeństwo mniejszości, które jednak mhm. w Polsce no, doświadczają na, na co dzień, ale po co to opowiadać, co, to, co widzimy, może lepiej właśnie iść krok dalej. A może wartość też w tym jest y, taka, że y, czasem w takich mikrohistoriach i mikrospołecznościach, myślę sobie, są y, y, takie azyle wolności, czy takie zupełnie mikrostruktury społeczne, które zupełnie inaczej funkcjonują, które zupełnie inaczej traktują takich ludzi jak bohaterowie, o których opowiadacie. Dlatego mi się bardzo spodobało zdanie, które powiedział Łukasz Maciejewski, zdaje się o filmie w swojej recenzji, że to jest trip-hopowy song o, miło, o, wol, o wolności o miłości. Bo rzeczywiście jest to, jest to film absolutnie o wolności w różnych, w różnych, z różnej perspektywy i jakby na różnych poziomach. To jeszcze wracając do tytułu tego Konkursu, który w Gdyni dla Was okazał się szczęśliwy, inne spojrzenie. Czym dla Ciebie, jako um, osoby, która zajmuje się filmem, reżyserki, jest to inne spojrzenie? Jak sobie to definiujesz? To, to, to inność. To, Czy mi przede czym... wszystkim przychodzi do głowy tytuł filmu, Inne spojrzenie? O czym zresztą powiedziałem, fantastyczny film Karol Max z, z, z rolami. Jadwigen Kowski, cieślak i Grażyny Szepołowskiej z 1982 roku. E, film odpowiadający rzeczywiście o pewnej rzeczywiście miłości między dwiema kobietami e, w postrewolucyjny, na postrewolucyjnych Węgrzech. E, do, u nas, myślę, to inne spojrzenie wzięło się z czego innego. Każdy festiwal gdzieś tam ma e, e, taką sekcję, właśnie, która się nazywa, czy właśnie na review, na regach. Jakby jest, jest coś takiego, co ma się wymykać mainstreamowemu myśleniu o filmie o narracji może, może o języku filmowym. Trudno mi powiedzieć, ponieważ za każdym razem i na każdym festiwalu to, to ma trochę inne znaczenie i zależy od danego roku. Ja nigdy nie sądziłam, że mam inne spojrzenie. Wydawało mi się, że po prostu opowiadam historię. A Dobrze jeżeli jest, kiedy ona... każdy z twórców ma inne spojrzenie. Tak tylko... mi się wydaje, że to jest ciekawsze wtedy, a nie, że wszyscy powiadamy to samo i tak samo. A więc Nina poza mainstreamem pokazywana na festiwalu w Gdyni od piątku w kinach. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby przekonać się, jak została zrealizowana ta intymna i domyślam się trudna opowieść, ale skoro mowa o mainstreamie, a no chyba tak należy nazwać to, co dzieje się na jednej z platform streamingowych, czyli na Netflixie, czekamy na 1983, który współreżyser. Że bo Agnieszki Holand, Kasia, Adamig i Agnieszki Smoczyńskiej. Na jakim etapie są te prace? No myślę, że na jesień będą Państwo mogli ocenić się sami. My, jesteśmy, my już kończymy nasze odcinki. E, serial w całości do obejrzenia na Netflix jesienią. Przypomnijmy, to będzie opowieść, e, no, właśnie, czy o historii, czy o takiej historii alternatywnej? No jest to alternatywna historia i to mi się wydaje bardzo podniecające, w ogóle też, też dla nas, e, reżyserów, które się tego podjęły, e, ponieważ dzieje się historia w 2003 roku, 20 lat po zamachach, które miały miejsce w Polsce, stąd tytuł 1983, e, które zmieniły bieg historii. Tutaj wchodzimy nagle w świat, którego nie znamy, który jest nowy, oryginalny, znowu, może, może się wpiszemy w inne spojrzenie. E, ale myślę, że jest to ciekawe, Coś naprawdę ciekawego, oryginalnego, i nie, nie, nie widziałam w polskiej telewizji e, takiego serialu, więc, więc jestem bardzo ciekawa. Myślę, że naprawdę na światowym poziomie udało nam się stworzyć obraz e, o świecie e, bardzo abstrakcyjnym groźnym, e, tajemniczym, i o bardzo ciekawych, pogłębionych postaciach. A więc 1983 na Netflixie już wkrótce, tej jesieni. A kto w obsadzie? Robert Więckiewicz, Michalina Loszańska i Maciej Musiał w głównych rolach, ale też Andrzej Chyra i paru zagranicznych, znanych bohaterów, aktorów. No to miejmy nadzieję, że ta produkcja będzie cieszyła się dużą popularnością nie tylko wśród polskiej, ale i międzynarodowej publiczności. Olga Hajdas była gościem Poranka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kina od 5 października.